Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich witam w tym szczególnym miejscu, a to szczególne miejsce to Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1894 roku, bo tutaj, w tym miejscu, dokładnie w lipcu, 25 lipca, Matka Boża na tle buku objawiła się 12-letniej Juliannie Peździe, która tutaj przyszła zbierać grzyby. Zobaczyła piękną panią o ciemnej karnacji, dziwnie ubraną, trochę się przestraszyła, uciekła do domu, ale z ciekawości następnego dnia wróciła w to miejsce, ale już nie sama, tylko w towarzystwie dwóch koleżanek. I Matka Boża tym osobom, tym dzieciom tu w tym miejscu się objawiła i te objawienia trwały kilka miesięcy. Matka Boża tutaj przede wszystkim wzywała, prosiła o modlitwę, żeby odmawiać modlitwę różańcową, żeby odmawiać modlitwę Anioł Pański, żeby śpiewać godzinki, nosić szkaplerz. Do tego miejsca przybywali też ludzie, bo oczywiście zostało to nagłośnione, te objawienia, że się odbywają. Ludzie tutaj gromadnie przybywali, koło tego buka się gromadzili, modlili, śpiewali pieśni religijne, ale to były czasy zaborów. Zostali ci ludzie też przeganiani z tego miejsca przez żandarmerię austriacką, ale mimo to ludzie się tutaj gromadzili, modlili. Też został w to miejsce przeniesiony obraz z Ustronia. Pielgrzymi przynieśli obraz Matki Bożej Częstochowskiej, niewielkiego rozmiaru. Ponoć sama Matka Boża w światłości wyszła przed tych pielgrzymów, aby ich powitać. Kolejny obraz był przeniesiony kilka lat później, bo w 1897 roku przez pielgrzymów też z Mikuszowic, obecnie Bielsko-Biała, z fabryki Bryla, kobiety ufundowały ten obraz i został procesyjnie na to miejsce przeniesiony. Obecny obraz, który widzimy, pochodzi z 1960 roku, został namalowany przez malarza Józefa Justa z Łodzi jako takie wotum wdzięczności za uzdrowienie z choroby, na którą cierpiał. I też ten obraz powstał na podstawie relacji tej wizjonerki, która jeszcze żyła, tą relację przekazywała i zostało to przeniesione na płótno. Matka Boża też mówiła, że tu powstanie klasztor, że będzie się dużo mszy świętych odprawiać. I tak rzeczywiście się dzieje tutaj od samego początku. Bardzo dużo ludzi przybywa. Nawet kronikarz zaznaczył, że ziemi było aż ciężko od tych właśnie ludzi, którzy tutaj przybywali. Kiedy Matka Boża się objawiła, to też właśnie mówiła, że w tym miejscu wytryśnie źródełko. I rzeczywiście, kiedy w roku objawienia zaczęto budować drewnianą kaplicę, to opodal natknięto się na źródełko. Ludzie już wtedy uznali to za cudowną wodę, za wodę, która uzdrawia i dlatego otrzymywali właśnie tą łaskę, czy wzroku, czy jak ktoś miał problemy ze skórą, to też właśnie poprzez to obmycie odzyskiwał właśnie zdrowie. I do dzisiejszego dnia bardzo często ludzie tutaj przybywają, nabierają tej wody i przypisują tej wodzie właśnie cudowność, chociaż sami wiemy, że woda nie uzdrawia, tylko wiara. Przed grotą znajduje się źródełko. My to mówimy, że to cudowne źródełko, że to święta woda. I wielu ludzi przychodzi na to miejsce, ażeby odwiedzić, a nie skorzystać z tej wody. Pewna rodzina z miejscowości Jaworze, która miała wielkie kłopoty, bo mąż był strasznym pijakiem. Rodzina doszła do wielkiego ubóstwa
i głodu. Wreszcie żona powiada, że pójdziemy na górkę. Dochodzą do szczyrku i znajdują się już przy źródełku. Napija się wody, świętej wody, stawia szklankę pod płynący strumień wody. Mówi, a teraz weź tą szklankę, teraz wypij ty i przyreknij tu Panu mogły i Matce Najświętszej, że już więcej nie będzie się upijał. Ten Pan podnosi szklankę do ust swoich i ma ją przechylić, ale ręka cała mu drży. Co to się stanie? I przechyla, chce się napić tej wody i proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie, kiedy przybliżył się do ust, naraz dno od szklanki odpada i woda się wylewa. Na niego to zrobiło tak szalone wrażenie, że mówi, to Matka Boża, Pan Bóg nie pozwoli mi tej wody napić, bo jestem człowiekiem grzesznym. Opamiętał się, przyszedł tutaj do kościoła, do sanktuarium Matki Bożej i wyspowiadał się i długo się jeszcze modlił razem z żoną i w końcu pożegnali się i poszli do domu. I jest rocznica tego momentu, wypadku. Proszę księdza, chciałem księdzu serdecznie podziękować za to, że ksiądz mi udzielił rozgrzeszenia, że ksiądz mi dał tej świętej wody i to chyba łaska. Od tego czasu do ust nasz moich nie wziąłem szklanki wódki i powiedziałem sobie tak, to jest łaska Boża, że tutaj właśnie znalazłem miejsce, tu się nawróciłem i od tego czasu powiadam, w domu nastąpił wspaniały, błogi czas, cieszymy się, radujemy się i dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za wielki dar cudu, tak, cudu. To miejsce wcześniej nazwane było Przykrą Kępką. Dlaczego przykrą? Bo tutaj było trudno wejść. I kiedy były zapraszane poszczególne zakony, żeby objęły tutaj pieczę nad tym miejscem, no to rezygnowały, dlatego że wystraszyły się tych trudnych takich warunków. To nie wyglądało jak teraz. To był las, była jakaś wąska droga, jakaś polana i z biegiem czasu to miejsce zostało upiększane. W 1912 roku został wybudowany kościół, kaplica murowana, a obecny kościół budowany był od 1948 do 1953 roku. Budową kierowali salezjanie, ale też przede wszystkim ludzie, tutaj materiał cały wynieśli na swoich barkach z dołu. Nie było takich dróg bitych, asfaltowych, jak teraz są, a ludzie właśnie przychodzili, bo przyciągała ich tutaj wiara, pobożność, która była w ich sercu. Nikt tam specjalnie nie pytał się o zapłatę. To było wszystko robione dla Matki Bożej. I do dnia dzisiejszego jest zrobione do Matki Bożej. Jak miałem 6 lat, mama przyprowadziła mnie tutaj do sanktuarium, że będę ministrantem. Ten kościół, to sanktuarium dla nas, to był, można nazwać, dzisiejszy dom kultury. Wszystko, co można było się nowego nauczyć. Pokazywali nam świat. Wiadomo, lata 50., 60., Szczyrk, miejscowość jeszcze nie tak strasznie turystyczna jak teraz. I wtedy Szczyrk to był biedną miejscowością, trudno było. I nie było możliwości, nie było telewizji, nie było komputerów, nie było nic, radio w niektórych domach. I tak żeśmy tu właśnie salezjanami się wychowywali. To oni nam pokazywali, że trzeba nieraz siąść przy stole, ładnie jeść nożem i widelcem. To oni nas nauczyli grać w ping-ponga, oni nas nauczyli grać w piłkę nożną. W tej chwili jest to piękne sanktuarium z domami, pięknym domem pielgrzyma. Wtedy było tylko dróżka przez środek i nic więcej.
przede wszystkim duchowość salezjańska to jest młodzież, to jest Eucharystia, to jest kult Matki Bożej. Patrząc nawet na obraz, kiedy Matka Boża się tu objawiała, to właśnie mówiła o tym, że nazywajcie mnie Matką Bożą Częstochowską. Ale ona jest trochę tak inaczej, można powiedzieć, usytuowana, bardzo zbliżona do wspomożycielki wiernych, którą czcił ksiądz Bosko, święty Jan Bosko, założyciel Salezjanów. O duchowości salezjańskiej świadczą też obrazy. Mamy boczną kaplicę. W tej bocznej kaplicy jest ksiądz Bosko otoczony owieczkami. Obok niego jest święty Dominik Savio, wychowanek salezjański. I jest sługa Boża, mama księdza Bosko, Małgorzata Okiena. Ołtarz miłosierdzia, w którym znajduje się Jezus Miłosierny i obok niego święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II. Przed świętym Janem Pawłem II są relikwie jego krwi. To miejsce od kilku lat zwane jest też Górą Błogosławień, dlatego że tutaj Salezjanie błogosławią różnego rodzaju stany, dzieci, małżonków, chorych, matki oczekujące dziecka, młodzież. Dużą taką popularnością cieszy się właśnie błogosławieństwo dzieci i błogosławieństwo małżeństw, co ma miejsce błogosławieństwo dzieci w drugą niedzielę miesiąca po każdej mszy świętej i w trzecią niedzielę miesiąca po każdej mszy świętej błogosławieństwo małżeństw. Ludzie chcą tego błogosławieństwa, żeby dziecko dobrze się rozwijało, żeby wzrastało w latach, w mądrości. Małżonkowie, żeby wzrastali w miłości wzajemnej, żeby miłość była w nich coraz większa, coraz gorętsza, coraz piękniejsza. To miejsce, gdzie ludzie przybywają, aby się też wyspowiadać. Też od 2010 roku wprowadzona została codzienna koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. Kiedy się pojawimy przed kościołem czy na placu kościelnym, to wtedy ktoś zagadnie, ktoś właśnie poprosi o rozmowę. Dużo takiej pracy duszpasterskiej, która daje człowiekowi też takie poczucie szczęścia, radości, zadowolenia, że człowiek w tym miejscu jest potrzebny dla drugiego człowieka. Do godności sanktuarium został ten kościół podniesiony w 1994 roku, a w 2008 roku, dokładnie 21 września, obraz Matki Bożej został koronowany papieskimi koronami. Te korony to wierna kopia koron jasnogórskich, które podarował Jan Paweł II na łożu swojej śmierci. To piękne miasteczko turystyczne. Jest to druga stolica sportów zimowych po Zakopanem. To jest teren górzysty. Największy szczyt to Skrzyczne. Ma 1200 ponad metrów wysokości nad poziomem morza, skąd rozpościera się przepiękny widok i na nasze sanktuarium, i na Tatry. W lecie jest co robić, można chodzić po tych pięknych górach. A zimą oczywiście to kurort narciarski. To wszystko wyzwala w człowieku takie pragnienie uwielbienia Pana Boga za ten właśnie cud stworzenia, za tą całą przestrzeń. Tutaj ludzie przybywają na to miejsce, aby też otrzymać jakieś łaski, jakąś łaskę. I na pewno o tych łaskach, o tych cudach mogły powiedzieć ściany tego sanktuarium, czy konfesjonały, czy ławki. Mogłyby powiedzieć, bo tutaj ludzie zanoszą te prośby do Boga przez przyczynę Matki Najświętszej. Proszą o modlitwę w intencji dzieci, młodzieży, o dobre wychowanie. Tutaj patronuje nam święty Jan Bosko, patron młodzieży, patron dzieci. Też tutaj przynoszą różnego rodzaju wota za otrzymane łaski, czy pierścionki, czy różańce, czy jakieś drobne inne cenne rzeczy, które chcą w dowód wdzięczności ofiarować Matce Najświętszej. I ludzie przychodzą, odchodzą, cieszą się, że mogą tutaj odwiedzić to miejsce,
doznać tu szczególniejszej jakiejś łaski, pociechy. Moi drodzy, oby ta żywa i głęboka wiara nas wszystkich przenikała, bo tak jak Pismo Święte powiada, gdybyście mieli wiarę jako ziarko gorczycy, to gdybyście powiedzieli tej górze, żeby się przeniosła z miejsca na miejsce, byłaby wam posłuszna. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić do tego cudownego, wspaniałego, pięknego miejsca na górkę w Szczyrku, gdzie króluje Matka Boża, Królowa Polski, Wspomożycielka Wiernych, Królowa Beskidów, jakkolwiek ją nazwiemy, jest to tak gaździną, gospodynią, gdzie każdy może do niej przyjść, do matki, żeby tak jak dziecko przychodzi do matki z różnymi sprawami, problemami, z sytuacjami czy troskami. Także zapraszam Was, jeśli macie jakieś troski, jakieś właśnie sytuacje nierozwiązane, to przybywajcie tutaj do matki. Tutaj Matka Boża Szczyrkowska to rzeczy niemożliwe robi od ręki, a na cuda trzeba poczekać, śpiąc w naszym domu pielgrzyma. Serdecznie zapraszam, aby tych łask jak najwięcej dostąpić.